Witajcie w nowym vlogu. Po wielu zmaganiach parkingowych jesteśmy w Krakowie. Także zapraszam na nowy film. Nie wiem, może to ciebie jest. Pójdziemy, chodź. Kręcenia ujęć do mojego filmu konkursowego, bo ostatnio kręciliśmy do filmu konkursowego Patryka. Ale powiem Wam szczerze, że Kraków jest przepiękny, ale w tygodniu. Znaczy no tak też, ale tu jest tyle ludzi, że szok. Normalnie ciężko jest funkcjonować. A ja mam jeszcze tak, że w tłumie ludzi wyłącza mi się myślenie, po prostu nie umiem myśleć. Więc no, nie jest tutaj dzisiaj łatwo, no ale też wiedziałam, jak będzie, bo jest niedziela. No to człowiek się liczył z tym, że tak może być, no ale liczyć się, a rzeczywiście coś przeżyć, to są dwie różne sprawy u mnie przynajmniej. O, patrz jak pięknie. Muzeum, ale piękne. Ale ładnie, patrz. No. No, można było chyba. Nie wiem. W drodze powrotnej stwierdziliśmy, że pojedziemy jeszcze do Tenczyńskiego Parku i Tenczynek kojarzył nas się z czymś, ale ciągle nie umieliśmy dojść do tego z czym, aż do momentu, gdy przejechaliśmy koło browaru i się okazało właśnie, że tu jest browar i idziemy, bo stanęliśmy sobie, mają firmowy sklep i pomyśleliśmy, że sobie kupimy może takie piwko z browaru od nich bezpośrednio. Także idziemy zobaczyć, co mają. Pięknie tutaj. Zastanawiałam się, czy da się przejść tymi krzewami, ale chyba nie da się tam wejść. Ale ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Duży parking, więc jest gdzie stanąć. I widzę też leżaczki tam, więc sobie można poczylować z browarkiem. No i powiem Wam, że z browaru nici, bo okazało się, że w niedzielę sklep firmowy jest nieczynny. Także dzisiaj jest chyba dzień, gdzie mało co wychodzi, no ale są takie dni. Nie? Właśnie.
Jesteśmy przy zamku w Tenczynie, chyba, bo w Rudnie pisało. I zeszliśmy tutaj i się okazuje, że tam w dole jest mini zoo. No i tam z tyłu widać zamek, do którego za chwilę pójdziemy. Jedziemy w stronę Katowic już. W Katowicach też mamy kolejny plan, żeby zrobić zdjęcie na konkurs tym razem. Jaka jest tematyka tego zdjęcia? Coś z miastem, nie? Powiem wam, że bardzo fajnie tu jest. I tam jest Muzeum Agatów w Rudnie. Sklep. Tam jest tam jest pracownia Agatów. I obok jest klub Stodoła, więc tu musi być naprawdę ciekawie. No i tam zamek w Rudnie, co pokazywałam przed chwilą. Polecam wam, bardzo fajnie tu jest. Nie, to nie jest zbyt oczywiste. No ale będzie pięknie. Nie wiem, jeszcze czegoś poszukam. Tematyka tego konkursu fotograficznego to niezwykłość miasto. Czyli pokazać miasto w taki sposób, inny niż wszyscy, ale żeby właśnie w tle było miasto. Tak więc chodzimy i szukamy fajnych, niecodziennych kadrów, takich naszych kadrów. I tutaj w Katowicach na rynku zrobili jakiś taki stragany, taki a la ten, jak to się mówi, jarmark, ale taki letni jarmark. Pokaż. No, o, ale ładne. Nie, to nie, mi się nie podoba. Tamte było ładne. To jest Van Gogh. Tamte było ładne, pokaż jeszcze raz. Ale tam nawet na końcu widać, czy to jest ten zachód słońca. No, widać, no, ja przeczytam. To jest takie. Super, no. To może być takie, no nie wiem, właśnie. Fajne. Chodzić i szukać ciekawych kadrów. To bardzo wymaga wyobraźnię, bardzo nakręca wyobraźnię. W Katowicach też jest mega fajnie, jak jest ciemno, bo teraz przynajmniej bardzo dużo neonu się świeci i takie
fajne kadry powstają właśnie. A tu patrzcie, co jest życzliwy katowicki krasnoludek. Mamy wszystko, co chcieliśmy, więc my wracamy do domu, a Wam dziękuję za oglądanie i spędzenie z nami dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!